Dzisiaj pogoda się zrobiła lepsza. Już tak krajoznawczo bardziej idę niż na zrzuty. Już raczej tutaj w tym miejscu to nic nie znajdę. Też śladów nie ma. Ale idziemy. Widok fajny się robi. No. I tu jest fajnie. Tu mi się podoba. Wczoraj byłem tam, za tamtą górą. W sumie, no tak, za tamtą górą. Dzisiaj się pogoda zrobiła, jest trochę niżej po Łaże, ale kiedy się kierował w tamtą stronę wyżej, tam są też takie otwarte tereny, może tam coś na widoku będzie leżeć, bo normalnie nic nie mogę znaleźć. Sezon pusty będzie. Ale przypuszczałem, że tak kiedyś do tego dojdzie. Wkraczamy w Młodnik. I coś tak powiewa takim zapachem przebywania jakiegoś zwierza tu w tym Młodniku. Trochę mi się nie chce przedzierać przez to gówno, ale jak trzeba, to trzeba. Ale trochę się tak tutaj bez śniegu to wygląda trochę inaczej. Zawsze to jak śnieg był, to tutaj bywałem. A teraz śniegu nie ma, 16 stopni ciepła, co jest grane. A jest połowa marca. Masakra. Aż kurwa. Thank you.
Dobra, wyjdziemy na otwarte, może na otwartym coś znajdę. No tutaj jest. To może być jakaś locha z warchlakami, nie chcę jej spotkać. Zacznijmy tutaj ścigać. Po co mi to? Kiedyś podniosłem tutaj fajnego różka, ale to kiedyś, to już było dawno temu. Dawno temu. Już teraz to już nie ma na co liczyć. A tu coraz gęściej się robi. Ale fajnie nawet. Tylko jakaś locha nie pogoniła, kurwa. Tego się boję. Zawsze jak włażę w takie miejsca. Ale jelenie w takich miejscach przebywają w ciągu dnia. No. Tu gdzieś coś grzebał. Gałąź wygląda jakby był to zrzut. No, tędy schodzą na pewno. Schodziły. A teraz nie ma śladów nawet świeżych, że coś by się tutaj działo. To jest w miarę takie świeże. W takich miejscach właśnie gubią jelenie rogi. Zajebiście. A to miejsce jest naprawdę takie malownicze. Ale jeżeli chodzi o zrzuty, to tutaj za rzadko podnosiłem cokolwiek. Kiedyś podnosiłem, teraz to już jest. Teraz to już nie ma nic. Shit. O, już szpak ładnie śpiewa. Już wiosna na całego. O. Coś tam gałęzie strzelają. Coś się podniosło. Kiedyś widziałem tu takiego dzika wielkiego, że aż po prostu... A tutaj zmaszerowane miejsce, fajne. Te dziki tak maszerują, ale jelenie też tutaj chodzą.
chodźmy wzdłuż tego. Zróbmy kółko i wracamy w inny rewir. Leży! No! Kurwa!